Słuchajcie, z wielką przyjemnością przyjechaliśmy do Krakowa, by porozmawiać z osobami niezwykle kompetentnymi w sprawach, które dla nas są teraz szczególnie ważne. To tutaj w Krakowie chyba jedyne miasto w Polsce, które w tak zasadniczy i poważny sposób traktowało do tej pory zagrożenia zdrowotne społeczeństwa, właściwie mieszkańców, związane ze tak zwanym smogiem elektromagnetycznym. Do tego wszystkiego jeszcze, jak wiecie, dochodzi wielka strategia budowania technologii 5G, jeśli chodzi o telefonię komórkową, którą też potraktujemy w tej rozmowie jako pewne pytanie i zagadnienie. Gdzie było lepiej przyjechać niż do Krakowa, żeby dowiedzieć się, jak właściwie sytuacja wygląda nie tylko w waszym mieście. Witam serdecznie, bo z nami jest pani Barbara Gałdzińska-Calik, wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Bielany. Pani Barbaro, myśmy mieli okazję panią oglądać i też inne osoby z Krakowa na tych konferencjach choćby, gdzie NTV nagrywało. Przyjechaliśmy teraz w 2019 roku, by dowiedzieć się, skończyły się wybory. Miasto Kraków ma wprawdzie tego samego prezydenta, ale też jak to różnie bywa i Rada Miasta się po części zmieniła, może i urzędnicy co nieco się pozmieniali. Jak stoi problem związany z ochroną mieszkańców przed tym, jak już wiemy, szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym? Na czym właściwie stoimy? Pani reprezentuje Stowarzyszenie Nasze Bielany, więc to jest tak zwany czynnik społeczny. Tak możemy powiedzieć, co to w ogóle jest to Stowarzyszenie Nasze Bielany? No więc tak, prezydent jest ten sam, mieszkańcy są też tacy sami i problemy niestety nie ucichły. Bym powiedziała, że nawet nastąpiła eskalacja, ponieważ trwa cały czas rozbudowa sieci telefonii komórkowej w związku z rozbudową 4G, czyli LTE. Zauważamy, że dobudowywane są i rozbudowywane są stacje bazowe. Te moce są coraz większe, u mieszkańców też to promieniowanie jest coraz większe. Więc problemy nie zniknęły. Mieszkańcy są ci sami i nacisk mieszkańców chyba jest coraz większy. Zanim wrócę historycznie do samego Stowarzyszenia Nasze Bielany, to muszę powiedzieć, że obecnie od 2 miesięcy dostaję ja osobiście bardzo dużo maili z całej Polski, telefonów. Ja tu chciałam przeprosić wszystkich, którzy próbują się do mnie w jakiś sposób ze mną skomunikować. No nie jestem w stanie odbierać wszystkich telefonów, odpowiadać na wszystkie maile. Staramy się działać systemowo i pomóc, no, uczestnicząc między innymi w konsultacjach w związku z ustawą 5G. Natomiast wracając historycznie do Stowarzyszenia Nasze Bielany, ja tutaj chciałam obalić taki mit, który powtarzają często operatorzy telefonii komórkowej. Często czytam nawet w tekstach Instytutu Łączności, że to są obawy mieszkańców o coś, o jakieś zagrożenie. Historycznie w Krakowie to nie chodzi o obawy mieszkańców. Jak to się zaczęło, że mieszkańcy zwrócili się do władz miasta Krakowa? Mieliśmy i mamy nadal miejsca w Krakowie, gdzie mamy masową zachorowalność i to nawet nie sami mieszkańcy zaczęli łączyć to z istnieniem bezpośrednich stacji bazowych, ale ja powiem w moim przypadku. To padło kilka razy publicznie, więc mogę to też powtórzyć teraz, bo może to komuś pomoże. U mnie o zagrożeniu w związku z tym, że niedaleko mojego miejsca zamieszkania była stacja bazowa i dosyć duże promieniowanie na granicy polskiej normy, powiedziała po badaniach pani profesor nauk medycznych. Ja niestety straciłam dziecko, poroniłam w bardzo trudnych okolicznościach i po wielu, wielu badań pani profesor zadała mi takie pytanie, czy mieszkam w miejscu, gdzie są jakieś szkodliwe elementy środowiska, zanieczyszczenie, chemia, mówi może promieniowanie. I wtedy opowiedziałam pani profesor, ja tam mieszkałam najkrócej, ile osób w moim bezpośrednim sąsiedztwie zmarło. Ja straciłam to dziecko, natomiast wtedy pani profesor powiedziała, proszę mi obiecać, że nie zajdzie pani w ciążę, póki te stacje bazowe tam są. Niech państwo walczą. Takich miejsc w Krakowie, to nie było tylko miejsce na Bielanach, było bardzo dużo. I my faktycznie podjęliśmy walkę, więc to nie były nasze obawy. Ja nie miałam pojęcia, że promieniowanie szkodzi. Ja dopiero poznałam to na własnej skórze i moja rodzina. Jestem też mamą dziecka elektrowrażliwego. Urodziła się jako zdrowa dziewczynka, ale mieszkała też tam i po kilku latach zaczęła mieć symptomy elektrowrażliwości. W 6 roku życia została oficjalnie przez krakowskich lekarzy zdiagnozowana jako osoba elektrowrażliwa.
Więc ja mam takie pytanie ogólnie. Takich osób we Francji oficjalnie jest 5%, bo rząd francuski to policzył. Minimum 5%. W Szwajcarii ostatnio przeczytałam, że może być nawet 10%. Czy ktoś policzył z polskiego rządu, ile jest w Polsce takich osób? Do nas, do Krakowa przyjeżdżają osoby z dramatycznym apelem, z prośbą o pomoc. Nie możemy nic zrobić. Możemy ich jedynie wysłuchać, co często dla nich też jest bardzo, bardzo ważne. Ja mam takie otwarte pytanie do wszystkich. Jak rząd polski w ustawie chce zabezpieczyć osoby elektrowrażliwe? Bo na przykład we wrześniu tamtego roku sąd francuski orzekł kolejną decyzję o uszczerbku na zdrowiu z powodu elektrowrażliwości i przyznaniu renty. Więc takie osoby nie są wyimaginowane i istnieją. W Polsce również istnieją, tak jak moja córka. Czy rząd planuje nas dziś pozamykać, oddzielić, stworzyć nowy obóz? Ja mam. Tak, to są dramatyczne pytania. To są dramatyczne pytania. Wiele osób w Szwajcarii się zastanawia, co będzie. U nas w Polsce też. Czy będziemy musieli uciekać? Tak, jeśli ten rząd jest pro życiu, pro zdrowiu, to dla każdego rządu, również dla naszego, życie ludzkie powinno być dobrem najwyższym. Absolutnie na pierwszym miejscu powinno stać. Powiedziała Pani, że zbliżamy się do granic polskiej normy. To jest dość trudne i dyskusyjne. Myśmy robili własne takie badania obywatelskie z choćby kolegą też z Krakowa, Dionizem Pietroniem, z aparaturą takiego średniego kalibru i tamte promieniowania wrocławskie były gigantyczne, 50 tysięcy tych miliwoltów na metr kwadratowy. Mówi, no tak, ale polska norma to jest też taka wysoka, że w zasadzie tutaj się nic nie dzieje. Co to znaczy granica polskiej normy? Czy Pani osobiście, czy inni specjaliści dokładnie powiedzą, co to znaczy ta norma? Gdzie ona jest postawiona? No, często mówi się, że ta polska norma 7 V na metr jest tak zwaną normą techniczną, dlatego że ona nie uwzględnia w wielu momentach skutków biologicznych. Prawda? Każdy organizm jest inny. Jeśli się rodzi małe dziecko, ono od urodzenia do trzeciego roku życia przechodzi bardzo dużą transformację w organizmie. Rośnie, dorasta, wytwarza się wiele organów, dorasta, które potem mają mu służyć całe życie. Jeśli w takim okresie, czy w okresie płodowym, kiedy dziecko jest zupełnie bezbronne, jesteśmy narażeni na promieniowanie, pytanie, jakie promieniowanie, jakiej wartości jest bezpieczne dla, tak, dla płodu, prawda? Pani Barbaro, Pani powiedziała 7 V. My mamy akumulatory w samochodach na 12 V. To jest, tak wiem, więcej niż połowa tego, co samochód daje, żeby paliły się nasze lampy w samochodzie i tak dalej. Nawet jak się dotknie, że tak powiem, tych, to tak lekko trzepie. A co sobie wyobrazić, jeżeli jesteśmy pod no, nieco mniejszym wprawdzie, ale aż tyle volt na metr kwadratowy i to jeszcze bezprzewodowo, to są według mnie i tak poważne natężenia, czy jest to i tak poważna siła prądu na pewną przestrzeń, więc to jest to, co jest minimum, ale jak w praktyce jest. Czy ktoś robił w Krakowie pomiar? Byliście jedynym miastem, które, zresztą będziemy pytać jeszcze tutaj panią Martę Patenę, która tutaj reprezentuje miasto w tych kwestiach, co właściwie udało się w Krakowie robić z perspektywy właśnie mieszkańców, niech Pani to powie, żeby oni mieli jakąś diagnozę, żeby mieli jakieś narzędzia, co tu jest u mnie, jak w mieszkaniu, jak w domu. Przede wszystkim udało się zakupić przez Urząd Miasta Krakowa niezależne mierniki do osobistego pomiaru 24-godzinnego. Czyli po raz pierwszy widzieliśmy to, co się dzieje w domu mieszkańca przez 24 godziny. Po drugie, to, co jest chyba najistotniejsze, te mierniki pokazywały źródło promieniowania. Po raz pierwszy wiedzieliśmy, czy źródło promieniowania wynika z użytkowania przez mieszkańca urządzeń typu smartfon, Wi-Fi i tak dalej, czy wynika z tego, że obok, za oknem jest stacja bazowa telefonii komórkowej. I antenki, że tak powiem, tak. Wystawione. I tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że na prośbę mieszkańców, którzy się zwracali również do pani radnej miasta Krakowa, Marty Pateny, ze skargami, że w środkach transportu bardzo dużo osób używa telefonów komórkowych, miasto również zrobiło taki program pomiarów w środkach transportu. I ku mojemu zdumieniu okazało się, że głównym źródłem promieniowania i w mieszkaniach, i w środkach transportu, gdzie mamy duże obciążenie mieszkańców użytkujących telefony komórkowe, są stacje bazowe telefonii komórkowej. Mieszkaniec, mimo tego, że dużo użytkuje router bądź swój telefon, nie jest w stanie wygenerować tak dużego promieniowania, jak ma
za oknem od stacji bazowej telefonii komórkowej. Po raz pierwszy tutaj kilka mitów, które przedstawiali operatorzy, upadły. Między innymi to, że pod stacją bazową nie ma promieniowania. Mieliśmy mieszkankę, która się zgłosiła, to jest pani już nie wstająca, więc ja pojechałam do niej z urządzeniem do domu. Miernik stał przez 24 godziny w jej sypialni. Po pierwsze, widać było, jak pracuje stacja bazowa, czyli jak się zmienia poziom stacji bazowej. Miała stację bazową dokładnie nad swoją głową. A po drugie, okazało się, że jednak w mieszkaniu pod stacją bazową mamy poziom promieniowania dochodzący do 2 V na metr. Więc nie ma tak, że pod stacją bazową nie ma nic, prawda? Często tak słyszymy. To samo jest w salach w szkołach, nad którymi stoi stacja bazowa. Ale mieliśmy też przypadek, może powiem coś pozytywnego, tak, gdzie mieszkańcy zgodzili się na stację bazową, ale zastrzegli wyekranowanie dachu. I faktycznie to ekranowanie dachu pod stacją bazową pomogło, że w tych pomieszczeniach pod spodem nie było. Ale to już jest kwestia samych operatorów, prawda? I na ile mieszkańcy, na ile się zgadzają, na ile są świadomi pewnych... pewnych zagrożeń. Tak. Tutaj pani wspomniała, zresztą my też staramy się monitorować to, co dzieje się, tak powiem, w Warszawie, jeśli chodzi o ten temat. Rząd przystąpił do nowelizacji ustawy dotyczącej telekomunikacji, a dokładnie szuka tam sposobów, żeby w zasadzie dać wolną rękę, tak z tego co wiemy, pytamy operatorom, tym dużym firmom związanym z telefonią komórkową, żeby w zasadzie mogły bez większych przeszkód wprowadzać tą telefonię komórkową i jeszcze tej wyższej częstotliwości, popularnie mówimy 5G. Słyszymy o tym, żeby to 5G działało, to anteny muszą stać bardzo blisko siebie, że w zasadzie to będzie 150 metrów, a może i mniej, jedno od drugiej. Przecież gdybyśmy chcieli tą rewolucję technologiczną przeprowadzić tak, jak sobie to rząd wyobraża, to musielibyśmy stworzyć, proszę pomyśleć, 150 metrów. To jest niewyobrażalna ilość anten, no i my, biedni ludzie w środku. Pani śledzi te prace legislacyjne, przynajmniej jeśli chodzi o prace rządowe? Tak, Stowarzyszenie Nasze Bielany wysłało uwagi do ustawy. Po pierwsze, aż trudno uwierzyć, że rząd nie widzi pewnych zagrożeń, które wynikają z wieloletniego naszego polskiego doświadczenia odnośnie skutków biologicznych dotyczących promieniowania elektromagnetycznego, bo przecież w 1974 chyba roku była bardzo duża konferencja Światowej Organizacji Zdrowia dotycząca skutków biologicznych wpływu pól elektromagnetycznych. I czytając uzasadnienie do ustawy, tam jest taki zwrot do nowelizacji, tam jest taki zwrot, który mnie zawsze zadziwia, bo tam jest napisane, że operatorzy nas kuszą pewnymi usługami. No, nie wyobrażam sobie, żeby narażać. W historii ludzkości nie było takiej sytuacji, żeby tak podwyższyć jakiś czynnik środowiskowy, jakikolwiek, tak drastycznie, na tak masową skalę, że nie będzie tak naprawdę ucieczki, prawda? Nawet nie ma porównania. Próbowaliśmy znaleźć jakąś analogię do papierosów, nie wiem, do azbestu. Nie ma porównania, ponieważ będzie masowe narażenie, prawda? W szpitalu, w szkole, w domu. Nie będzie gdzie się ukryć. Nie będzie gdzie się ukryć, prawda? I teraz, jeśli my mamy poświęcać całe środowisko, jakąś populację ludzi, żeby nas ktoś kusił jakimś usługami, no to bym powiedziała, że ktoś powinien zatrzymać to szaleństwo. My jako stowarzyszenie zwracaliśmy też uwagę na cyberbezpieczeństwo w kraju, które może być bardzo zagrożone. Nawet używaliśmy takiego zwrotu, że w stulecie odzyskania niepodległości sami na własne życzenie tą niepodległość oddamy, wprowadzając to 5G. Bo to oznacza możliwość ingerencji w naszą przestrzeń, że tak powiem, wirtualną, ponieważ ten nośnik informacji, ta prędkość transmisji danych oznacza, że w zasadzie można było to robić wszystko, jeśli chodzi o na przykład ataki hakerskie, ataki na elektrownie, na w zasadzie całą infrastrukturę w konsekwencji, ja przeczytałam, jeżeli będziemy mieli zabezpieczeń. Tak, ja przeczytałam wywiad ministra cyfryzacji, który mówił, że przecież 5G umożliwi nam na odległość dokonywanie operacji przez roboty.
No proszę sobie wyobrazić, czy oddałby pan kogoś z rodziny pod rękę robota sterowanego przez Wi-Fi czy przez sieć 5G bezprzewodową, gdzie ktoś panu nieprzychylny wejdzie, zhakuje i podczas operacji dojdzie do jakiejś tragedii? Przecież taką samą operację można przeprowadzić przez światłowód. Dużo bezpieczniejszy, stabilniejszy. Są rozwiązania. To nie Tutaj jest tak, że pozbawiamy się tych wszystkich dobrodziejstw, dokładnie tak. jeżeli tylko byśmy zdecydowali się na światłowody, o czym jest mowa wśród fachowców takich Tak. odważnych, to w zasadzie mamy to samo, ale bez tych wszystkich konsekwencji. Dokładnie tak. Ja zwracam Może nie uwagę, za że w drogo. Stanach Zjednoczonych Stowarzyszenie Prawników poparło stanowiska niektórych kongresmenów, którzy sprzeciwili się wprowadzeniu 5G, przypominając, że przecież mamy dostęp do szybkiego internetu za pomocą sieci światłowodowej, bezpiecznej pod każdym względem: zdrowia, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa danych wrażliwych. No naprawdę tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym i takie argumenty, że ktoś nas kusi usługami, czy będzie można wykonać operację za pomocą bezprzewodowej sieci, no nie wiem, kto rozsądny by się takiej operacji podjął. Rozumiem, należy to wprowadzać, ale taki szpital można podpiąć do sieci światłowodowej, robota podłączyć do sieci światłowodowej i ze Stanów lekarz może przeprowadzić we Wrocławiu bądź w Krakowie innowacyjną I to operację będzie bez problemu. raz na 100 000 operacji, jakie się normalnie robi. Tak. To jest taka trochę propagandowa, szczerze mówiąc, uważam, argumentacja. Ale co w tych zmianach jeszcze rządowych jest takie niepokojące? Na przykład mówi się o tym, że mają być normy. No, obniżone, powiem, to znaczy, że będzie można więcej jeszcze, jak to się mówi, robić większą ekspozycję Tak, na znaczy ludzi, one na mają być środowisko. podwyższone, czyli Odnormowywane. zliberalizowane w stronę przemysłu telekomunikacyjnego. Zdążyliśmy jako stowarzyszenie przeczytać stanowisko ministra zdrowia i ministra środowiska do tej ustawy i ku naszemu miłemu zaskoczeniu okazało się, że no, minister zdrowia, stowarzyszenie nawet otrzymało pismo od ministra zdrowia osobiście, więc mogę też to Państwu przedstawić. Minister zdrowia jak na razie nie wypowiada się i nie podejmuje takich działań jak minister cyfryzacji, czyli jest na razie bardzo ostrożny. W uwagach przypomina ministrowi cyfryzacji, że nie on odpowiada zgodnie z prawem za zmianę normy. Przypomnę, że za zmianę normy odpowiada minister środowiska po konsultacji z ministrem zdrowia. Minister cyfryzacji nie ma takich kompetencji. Tak naprawdę jako stowarzyszenie pomyśleliśmy, że minister cyfryzacji to jest do rozważenia przez prawników. Wyszedł poza swoje kompetencje, w ogóle przedstawiając taki zapis i tak naprawdę uzależniając w ustawie normę do rozporządzenia Unii Europejskiej, które jest tak naprawdę jakąś Urzędniczą dowolnością w postaci. dowolnością i tak naprawdę patrzmy na inne kraje, co robią, gdzie ta technologia jest dłużej. No tutaj takim znakomitym przykładem są Włochy. Przecież we Włoszech kilka tygodni temu zapadł wyrok sądu, który nakazuje informowanie społeczeństwa o szkodliwości. Kilka dni temu zapadł wyrok wyłączenia w szkole sieci Wi-Fi, żeby zabezpieczyć chłopca z elektrowrażliwością. Kilka tygodni temu w Pakistanie Sąd Najwyższy nakazał demontaż 20 stacji bazowych w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkań. Oczywiście operatorzy się odwołali, gdzie sąd odpowiedział im, że nie ma nic ważniejszego niż życie i zdrowie ludzkie. To są dobre przykłady. Szwajcaria parę miesięcy temu parlament zablokował de facto Tak. wprowadzenie akurat tego 5G, tej najnowszego standardu, czyli są przykłady, że można. Tak, Cypr prowadzi całą kampanię edukacyjną. Też w 2017 roku pani minister edukacji wydała dekret likwidujący sieć Wi-Fi w szkołach, gdzie przebywają dzieci. Nakazano przejście na sieci światłowodowe. Bardzo ciekawe jest uzasadnienie wyroku sądu we Włoszech sprzed kilku tygodni, gdzie sąd nakazał wyłączenie w szkole sieci Wi-Fi. Sąd przypomniał szkole, że przecież dzieci mają dostęp do nawet chmury, tak zwanej chmury edukacyjnej za pomocą sieci światłowodowej. Wyłączenie sieci Wi-Fi nie odcina dzieci od cyfryzacji, rozwoju, technologii, wręcz przeciwnie. Ja często spotykałam się też w Krakowie, gdzie szkoły miały sieci Wi-Fi.
Abstrahując już od zagrożenia zdrowotnego, dyrekcje czy nauczyciele narzekali, że jeśli każdy z nauczycieli w tym samym czasie chce coś dzieciom puścić, jakiś film edukacyjny, sieć przestaje prawidłowo funkcjonować, jest niewydolna. A wystarczy każdą salę czy tablicę multimedialną podpiąć do światłowodu i dzieci mają dostęp do najnowszych technologii. Przecież my nie chcemy dzieci pozbawić. Jestem wręcz przekonana, że możemy być takim przykładem i należy wprowadzać najnowocześniejsze technologie, tylko rozglądajmy się dookoła, co robią państwa ościenne, czy państwa nawet takie jak Pakistan, prawda? Jak pani ocenia możliwości społecznej mobilizacji, by te rządowe zakusy i te rządowe plany zmian powstrzymać? Na szczeblu rządowym raczej się nie da, aczkolwiek pytam, czy jest jakaś szansa, żeby wpłynąć w tym procesie konsultacji, które z tego co wiemy jednak się już zamkną i zostaje nam tylko droga już legislacji w Sejmie. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, wedle pani wiedzy? To znaczy, widzę, że operatorzy próbują, przemysł telekomunikacyjny próbuje pewnych działań takich samych, jak miały miejsce we Francji, gdzie wprowadzono ustawę francuską o ochronie mieszkańców przed promieniowaniem. Czyli po pierwsze z osób, bo to jest taki ich sposób, bym powiedziała, globalny. Osoby, które podejmują temat, są dyskredytowane medialnie, robi się z nich wariatów, niedouczonych, którzy chcą cofnąć postęp cywilizacyjny. Ja pamiętam słowa parlamentarzystów francuskich, gdzie jak w poniedziałek miała wejść ustawa francuska, to w niedzielę operatorzy ogłosili w mediach, że będzie kompletny, nie będzie łączności w poniedziałek, że będzie, no nie będzie można się dodzwonić. To oczywiście zagraża bezpieczeństwu zdrowia, bo ktoś chory nie dodzwoni się do szpitala, więc u nas jesteśmy na takim etapie. Posłowie, którzy podejmują ten temat w Sejmie, są, widzę, szkalowani w mediach przez operatorów bardzo mocno. Natomiast czy społeczeństwo polskie, czy będzie porak mądry po szkodzie, czy przed szkodą, trudno mi powiedzieć, bo mam czasami takie przekonanie, że ważne, może się tak zdarzyć, że ta ustawa wejdzie, ucierpi bardzo dużo Polaków i wtedy powiemy, no można było coś zrobić. Natomiast jeśli ta ustawa wejdzie, to ona wejdzie przy świadomości polityków. To nie będzie tak, że oni są nieświadomi, bo jednak grupy społeczne mocno naciskają na posłów i tak jak to nie jest żadna tajemnica, że pan poseł Adamczyk wtedy jako poseł jeździł do mieszkańców i oglądał stacje bazowe, mówił, że trzeba coś z tym zrobić, że nie wolno stawiać stacji bazowych wokół mieszkań, a teraz sam uczestniczy w procesie, który ma pozbawić kontroli mieszkańców i samorządów. No, mieszkańcy są w Krakowie no, tym faktem bardzo oburzeni. No, nie można mieć takiej podwójnej moralności. Czy możemy liczyć na to, że w całej Polsce, kiedy weźmiemy, że ten opór się rodzi i ta świadomość wzrasta, to jednak Kraków, no przez to, że przez tyle lat, żeście pracowali już nad problemem smogu elektromagnetycznego opartego o te 3-4G, że tutaj jest ta świadomość większa i że tutaj będzie większa mobilizacja społeczna, żeby walczyć o te, żeby zablokować jakby rozwój tego trendu? Zobaczymy. Na pewno ta świadomość nie wynika, ja to bardzo mocno podkreślę, z obaw mieszkańców, że my się boimy czegoś nieznanego, tylko wynika z okropnych doświadczeń mieszkańców. W miejscu, gdzie kilka lat temu pan poseł Adamczyk był, część z tych mieszkańców już nie żyje. Ja myślę tak i myślę, że to... Tak, chciałam powiedzieć, że sytuacja w szkole integracyjnej, o której i w Sejmie była mowa, i w Belwederze była mowa, i pani dyrektor o tym mówiła, gdzie chodziły dzieci, gdzie chodzą dzieci nowotworowe i elektrowrażliwe. Rodzice musieli zabrać część dzieci z tych, a obok stoi nielegalna stacja bazowa. Jest już nielegalna. Nielegalna, tak, gdzie jest postępowanie o ją rozbiórkę. Operator nadal ją użytkuje, a w piątek jest pogrzeb chłopca, który miał wznowę nowotworu i nie żyje. Więc należy się zastanowić, moim zdaniem to jest tylko kwestia czasu, gdzie kiedyś ktoś za to poniesie odpowiedzialność. Ja obserwując aferę Amber Gold zastanawiałam się, za ile lat taka afera wybuchnie w związku z tymi działaniami. Ja kilka lat temu usłyszałam od radnych miasta Krakowa historię, której nie pamiętam, bo jestem zbyt młoda, że jak w Stanach Zjednoczonych mówiono o azbeście i tam zablokowano, tak jak teraz podobnie w Stanach się blokuje
po badaniach rządu amerykańskiego, że jednak jest to kancerogenne, bo wyszło w badaniach, że jest to kancerogenne promieniowanie elektromagnetyczne, ale sieci 2G, a my mamy wprowadzić 5G. My w Małopolsce budowaliśmy jako najnowszą myśl technologiczną fabrykę azbestu. Teraz w Stanach kongresmeni, urzędnicy mówią po 19-letnich badaniach, że częstotliwości 2G są kancerogenne, a my jako najnowszą myśl technologiczną, która ma być głównym motorem gospodarki, chcemy wprowadzić uważamy 5G. Uważamy się za awangardę tutaj w postępie technicznym, to rząd mocno nas... Więc ciężko mi powiedzieć, jaki będzie odzew społeczny. Być może musi być tak, że umrze dziecko posła, dziecko ministra, mama. Przepraszam, że tak mówię, ale u nas nam na... Ja podczas dyżurów mieszkańców miałam raz też takie zdarzenie, że wypożyczyłam pani miernik promieniowania elektromagnetycznego. Pani nie dożyła odbioru raportu i zmarła na nowotwór. Teraz sprawa jest w prokuraturze. Dzieci tej pani złożyły sprawę. Przynajmniej tyle, że ktoś zaczyna rościć odszkodowanie. Tak, tak. A dlaczego złożyły? Bo zamieszkały w mieszkaniu tam, gdzie mieszkała mama. I zaczęło się, wnuczka tej zmarłej pani zaczęła się bardzo źle czuć. A stacja bazowa obok też jest nielegalna i nikt nie jest w stanie, nie ma mocnych, żeby ją wyłączyć, a operatorzy nie są skłonni ją rozebrać. Pamiętam to 2 lata temu, jak występował tutaj na konferencji w Radzie Miast, w Radzie właśnie Krakowa, prezes Najwyższej Izby Kontroli. I mówił o tych różnych nielegalnych po prostu po tych kontrolach sytuacjach. No i co z tego zostały zgłoszone wnioski do odpowiedniej instytucji państwowych, że niektóre stacje są nielegalne albo też nie przestrzegają pewnych norm, które są tam gdzieś obłożone i dalej tak jest, jak słyszę. A tu jest bardzo ważny wątek, a który pan poruszył, ponieważ to już jest ku naszemu ogromnemu zdumieniu. Rząd forsuje tak naprawdę tę ustawę, nie czekając na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ NIK podjął kontrolę organów, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, czyli ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej. Jakie są wnioski z tej kontroli? Znamy tylko wnioski cząstkowe tak naprawdę. Ku mojemu też miłemu zaskoczeniu, bo są też dobre sygnały i trzeba też chwalić. Wojewódzka Inspekcja Sanitarna w Lublinie na swojej stronie napisała całą ulotkę pod hasłem szkodliwe promieniowanie. Czyli jeśli to mamy szkodliwe promieniowanie, czy nie mamy szkodliwe promieniowanie. Ja proponuję panu ministrowi cyfryzacji przeczytać ustawę albo porozmawiać z panią minister polityki pracy, tak? Pracy i polityki społecznej. Tak, pracy i polityki rodziny, społecznej, tak. Bo tak naprawdę ona wydała rozporządzenie dotyczące ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi. I tam mamy wprost napisane o skutkach nietermicznych, biologicznych. A jeśli minister cyfryzacji raportem, ustami... Ciężko mi powiedzieć naukowców, no muszę to przełknąć i powiedzieć naukowców, mówi, że nie ma skutków nietermicznych, jeśli rozporządzenie mamy, które mówi wprost, że są skutki nietermiczne. A ktoś z tytułem naukowym mówi, że nie mamy? No właśnie, więc albo mamy, no ja proponuję najpierw jakby zapoznać się z faktami, nie z opiniami, nie z naszymi obawami, czy jakimiś, tylko z faktami. Widziała pani jakąś debatę publiczną, gdziekolwiek, gdzie powiedzmy ci, którzy są naukowo przygotowani i krytykują, mówią o tych zagrożeniach i ci, którzy mówią, że nie ma zagrożeń, by się spotkali, żeby można było usłyszeć argumenty obu stron? Tak. Taka debata była i to jest bardzo dobry przykład. Może należałoby tutaj, tylko nie wiem do kogo apelować, coś takiego zrobić, bo w tamtym roku odbył się okrągły stół w Waszyngtonie na temat 5G, gdzie zostali zaproszeni politycy i naukowcy reprezentujący jakby różne strony, prawda? I faktycznie to była bardzo rzetelna debata. Po tej debacie kongresmeni zaczęli zadawać trochę trudne pytania Komisji Łączności w Stanach Zjednoczonych. No tak, wprowadzamy 5G, jeśli nie mamy badań na temat częstotliwości, które wykorzystuje 5G. Mamy swoje już badania, które kosztowały miliardy dolarów dotyczących 2G i nie wyciągamy z tych żadnych wniosków, prawda? No to jest jakieś czyste szaleństwo. Ja czasami jak to oglądam, to mam wrażenie, że oglądam film science fiction. Tylko, że ale niestety... Ale to było w Waszyngtonie, a ja chciałem zapytać o Polskę. No niestety nie. Na razie pani dobrych przykładów nie ma. Niestety nie. Niestety takie osoby, które chcą się wypowiedzieć, są bardzo mocno dyskredytowane w mediach.
No, taka fala hejtu, jaka jest, może należy to zacząć zgłaszać po takiej fali hejtów, po tych aferach, które teraz Tak, są. to jest genialne. Ja proponuję wszystkie osoby, które się czują zagrożone. Ja też wielokrotnie miałam pogróżki. Po Aż prostu tak? tak, zgłaszać to na policję w tym przypadku. Ale to były pogróżki mailowe, telefoniczne? I tak, i tak. Mówi pani, no to jest szokujące. Ja rozumiem, że pani by, nie wiem, była ze żartym przeciwnikiem jakiegoś polityka w tym kraju albo jakiejś partii, no to wtedy to się tak by na co dzień to ogląda, że się zdarza, ale to, że pani wskazuje na zagrożenia zdrowotne mieszkańców, żeby spotkać się z czymś takim, no to znaczy, że to jest jakiś rodzaj, ja bym powiedział tak, zwykły obywatel, przepraszam, taką dygresję, zwykły obywatel nie będzie zabierał sobie czasu, żeby krytykować czy atakować panią o coś, o czym sam dobrze nie wie. Raczej jest to rodzaj działań pewnych lobbystycznych, czy też wynajmowania firm, które zajmują się takim lobbyingiem albo hejtem. No, są takie podejrzenia. Są takie podejrzenia, pozwolę sobie ja to powiedzieć, bo może pani nie być Tak. to zręczny do końca, ale my takie podejrzewam na poważnie. Pani Barbaro, w takim razie co, tak jakby zbliżając się do końca, chociaż tutaj pani ma tyle różnych ciekawych rzeczy i sam Kraków dla nas może być takim miejscem, gdzie my więcej czegoś się dowiemy, bo będziemy mieli dostęp do większej ilości osób, mówię jako dziennikarze, którzy zechcą mówić, że u mnie w domu, że tu była choroba, tam ktoś zmarł, bo tutaj jest pewna świadomość, dlatego też liczymy na Kraków i na was, i na obywateli. Tylko co wy teraz proponujecie? Co my możemy przez tą też telewizję naszą NTV robić i na kogo liczyć? Co możecie zrobić w najbliższym czasie? Co planujecie zrobić, żeby ratować no, zdrowie swoje, mieszkańców Krakowa i wszystkiej całej Polski? No, ciężko mi się wypowiadać za mieszkańców Krakowa. A jako Tak, stowarzyszenie? jako stowarzyszenie pewnie będziemy kontynuować tutaj jakby dialog z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Cyfryzacji. Pewnie tak jak wcześniej, w 2016 roku, będziemy apelować do pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo przypomnę, i to jest bardzo ważna rzecz, w 2016 roku w Belwederze przedstawiciele prezydenta Dudy spotkali się ze stroną społeczną. Przyjechały osoby z zdiagnozowaną elektrowrażliwością, zdiagnozowaną medycznie przez lekarzy, nie jakby no, przez siebie, tak? Przyjechała pani dyrektor szkoły, do której chodzą dzieci ze zdiagnozowaną elektrowrażliwością. I te osoby istnieją. Pan prezydent nas wtedy wysłuchał, no jakby stojąc na straży pewnych praw konstytucyjnych, bo my tutaj podejmujemy bardzo ważną kwestię, że ustawa mocno narusza podstawowe prawa konstytucyjne do ochrony własności i ochrony zdrowia. Zdrowie. Jest w prawie karnym bardzo mocno ochrona miru domowego. Ja sobie nie życzę, żeby przez mój dom przechodziło 7 volt promieniowania czy 61 elektromagnetycznego. Może przechodzić przez dom pana ministra, A pana dlaczego przez moje posła, też na pewno? ale mój mir domowy jest konstytucyjnie i prawnie chroniony. Koniec, kropka. I proponuję też, mam taki apel do lekarzy, jak się zgłaszają mieszkańcy. Proszę nawet przeczytać rozporządzenie dotyczące ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi. Jakie tam są objawy? Są książki z BHP, które wymieniają objawy dotyczące narażenia na pole elektromagnetyczne. Ja pamiętam słowa lekarza, który prowadził, ginekologa, który prowadził moją ciążę. Powiedział, że dla niego to jest niewiarygodne. Jego koleżanka ginekolog, będąc w ciąży, jest odsuwana od zabiegów w polu elektromagnetycznym, bo należy Sprzętu, chronić, który tam tak, bo jest. należy chronić ją podczas ciąży. Zresztą to się powielał ten przykład wielokrotnie, a on z ciążą zagrożoną daje pacjentkę do domu, która ma leżeć, gdzie ma w domu 6 volt. No to jest naprawdę To absurdalna sytuacja. absurdalna sytuacja, to są słowa lekarza. Więc apeluję do lekarzy, żeby zgłębili swoją wiedzę. No, jeśli mieszkaniec przychodzi i mówi, naprawdę na stronie oficjalnej portalu dla lekarzy, gdzie są recenzowane publikacje, jest bardzo dużo publikacji mówiących o dolegliwościach, jakie badania można wykonać, żeby się przychylili dla swojego dobra, bo tak naprawdę każdy z nas, jeśli ta ustawa by weszła, niezależnie czy to będzie Kowalski, Nowak, czy minister, czy prezes, raz się jest ministrem, raz się jest zwykłym obywatelem. To jest mój taki apel do Tak, ministrów.
prawda, będzie narażony. Tak samo będziemy wszyscy narażeni. Dokładnie. Tutaj 28 lutego właśnie w Krakowie środowisko ogólnopolskich różnych takich sygnalistów, aktywistów zwołuje taką konferencję właśnie Stop 5G. Pani też jest zaproszona i szereg różnych osób. Właśnie Kraków został wybrany jako miejsce ze względu na wasz dorobek i liczymy też na to, że też ponieważ robiliście te wcześniejsze konferencje, na pewno będziemy przedstawiać, rozmawiać jeszcze z przedstawicielami miasta, oni są najbardziej władni, na ile Kraków może stać się jakby gospodarzem takiego dużego, okrągłego stołu. Czy by się taki okrągły stół, który mógłby się odbyć akurat w Krakowie, bo to jest na dzień dzisiejszy najlepsze miejsce. To znaczy tak, wydaje mi się, że dostaję takie sygnały i z Polski, i ze świata nawet, że Kraków mógłby, natomiast my tego tak nie widzimy, my chyba jesteśmy zbyt może skromni i znaczy nie sądziliśmy, że nasze działania wywołają taką skalę zainteresowania. No bardzo dziękujemy, natomiast faktycznie chyba sami jeszcze nad tym się nie zastanawialiśmy, natomiast takie faktycznie maile nawet ze świata dochodzą. Dla nas ogromnym zaskoczeniem było, jak czołowy magazyn The Ecologist podjął temat i jedno z najważniejszych wydarzeń w 2016 roku ekologicznych napisał o działaniach miasta Krakowa, prawda? To było dla nas ogromne zaskoczenie i było nam bardzo miło, natomiast czy tak się stanie, zobaczymy. My jakby na pewno, jeśli ktoś myśli, że inicjatywa jest oddolna od Krakowa, to tak nie jest. Raczej są ogromne naciski z innych miast, bądź nawet innych krajów, żeby Kraków podjął takie działania i zrobił kolejny krok. A czy tak będzie, zobaczymy. Pani reprezentuje Stowarzyszenie Obywatelskie. My reprezentujemy też stronę obywatelską, bo jesteśmy telewizją internetową. Jest dużo różnych takich środowisk oddolnych, które zapewne będą indagować władze miasta Krakowa, by w sposób poważny tą ideę podjęły, no bo to jest realna siła. My potrzebujemy też instytucji w Polsce, to są świadome problemy, a póki co poza miastem Krakowa na razie specjalnie ich nie widzimy, dlatego tu będziemy jeszcze też z panią tutaj rozmawiać, z panią Martą Pateną na ten temat. Ja bardzo dziękuję, jesteśmy do dyspozycji i w ogóle, jak to się mówi, no róbmy to razem. Tak, mam taki apel, bardzo dziękuję, że mogliśmy porozmawiać. Mam taki apel do mieszkańców Polski, żeby po prostu byli świadomi i żeby byli bardziej zaangażowani w to, co się dookoła nas dzieje. Nawet poczytali, niekoniecznie przyjęli jakieś stanowisko, tylko poczytali o tym, co się dzieje na świecie. Mogę jeszcze taką dygresję na koniec powiedzieć, która mi się bardzo, bardzo podobało. Dziennikarze Stanów Zjednoczonych wyciągnęli takie informacje, że główni czołowi gracze telekomunikacyjni związani z sieciami bezprzewodowymi w Stanach Zjednoczonych puszczają swoje dzieci do najdroższych prywatnych szkół, gdzie jest zakaz używania telefonów komórkowych, nie ma Wi-Fi, a nianie, które się opiekują tymi najmniejszymi dziećmi, mają zakaz używania telefonów, mają telefon mieć wyłączony, bawić się tradycyjnie w gry planszowe, czytać książki, chodzić na spacer. Jak najdalej od elektroniki na moment. Więc ja apeluję do polskich rodziców, żeby czerpali wzór z tych czołowych graczy telekomunikacyjnych, firmy Google czy z Doliny Krzemowej prezesów, żebyśmy swoje dzieci traktowali tak, jak oni traktują swoje. Bardzo dziękuję, to bardzo dobre przesłanie.